Jakub Kamiński, nowy gracz Czarnych Koszul jest z nami. Witaj Kuba. Witam. Witaj Szymon. Dzień dobry. Witam Adrian. Witam. Witaj Jarek. Witam serdecznie. Na początek, czy mógłbyś dla nas scharakteryzować swój styl gry, swoją pozycję na boisku, swoje mocne strony? Jestem lewym obrońcą, mogę też występować na skrzydle. Jestem zawodnikiem, który bardziej gra ofensywnie. No, mogę grać zarówno na środku obrony, jak i na prawej obronie. Odbiór piłki, dobre prowadzenie piłki. Masz jakiegoś piłkarza, którego szczególnie podpatrujesz, starając się ulepszyć swoją grę? Tak, tak. Patrzę na pewno na Ramosa, na Varana, bo to są zawodnicy powołej klasy, więc... Vara, próbuję oglądać. No, jego triki i jego właśnie takie sztuczki na boisku. Tak, jasne, jest dużo takich piłkarzy, ale takim głównym, którego podpatruję, jest Marco Verratti. Jak oceniasz ten już prawie zakończony okres przygotowawczy, twój pierwszy w pierwszym zespole Polonii? No, oceniam bardzo pozytywnie. Na pewno jeszcze dużo pracy przede mną, jeszcze dużo muszę się nauczyć, ale myślę, że już powoli łapię to doświadczenie seniorskie, tak zwane. I naprawdę praca z trenerem chrobakiem jest dobra i na pewno to się zaowocuje w przyszłości. Czy stawiasz sobie jakieś indywidualne cele na nadchodzący sezon? No, myślę, że chciałbym po prostu jak najwięcej grać, bo w moim wieku gra jest najważniejsza, więc chciałbym grać i się rozwijać. No, mój prywatny cel to jest, żeby dostać kontrakt profesjonalny na Polonii w pierwszej drużynie. Jest moim celem indywidualnym, to na pewno jest wywalczenie pierwszego składu tutaj w Polonii. No i żeby być kluczową postacią w tym zespole.